Rejonowym Sądem Wojskowym w Warszawie rozpoczął się proces przeciwko zdrajcom i mordercom z tzw. mobilizacyjnego ośrodka Wileńskiego Okręgu AK. Olechnowiczowi Antoniemu, Borowskiemu Henrykowi, Przędzielarzowi Zygmuntowi, Minkiewicz Lucjanowi, Lwow Lidii i Minkiewicz Wandzie. Wszyscy oni są oskarżeni o to, że w czasie okupacji, będąc członkami AK, właśnie w ten sposób stalinowska propaganda opluwała polskich bohaterów z oddziału Łupaszki, którzy no, walczyli między innymi tutaj na Pomorzu, ale nie, okazuje się, że nie tylko starzy stalinowcy opluwali tych ludzi, ale akcja była kontynuowana również później. Tak. Kto na przykład? Wymień mi tych, co kontynuowali opluwanie Łupaszki i innych bohaterów? Tak, nie, no ja rozumiem, że nawiązujesz do tego, co ci wspomniałem o tej ulotce przedwyborczej, poprzednich wyborów oczywiście, więc wymaga to szerszego skomentowania, tak? Mhm. No więc jeżeli można... Jak najbardziej. To się było też... Przypomnij ludziom, bo nie każdy pamięta to. No, zbliżają się wybory, więc warto by może przypomnieć, jak to było na wybrzeżu, na Pomorzu, gdzie Tusk już był prezydentem. Przypomnijcie sobie te billboardy ogromne wszędzie w całej Polsce. Prezydent Tusk, prawda? Już był. I w pierwszej turze wyborów rzeczywiście na Pomorzu we wszystkich gminach, we wszystkich powiatach wygrał Tusk. Ale zdarzyła się rzecz wręcz sensacyjna. Gdybyście Państwo sięgnęli do Dziennika Bałtyckiego z wtorku po wyborach drugiej tury, to znaleźlibyście tam taki artykuł, gdzie dziennikarka pani Ryszarda Wojciechowska odpytuje prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Artura Jabłońskiego i wywiad rozpoczyna się takim tytułem: Kaszubi zdradzili Tuska. Hmm. Oczywiście Jabłoński chyba mu, no chyba, no oczywiście, że nie wiedział. Tak, mówi tak, oczywiście, że tego, ale w przeddzień wyborów kartuzy Kościerzyna zostały zarzucone ulotkami i tak dalej. Oczywiście zwalił to na Radio Maryja, no bo na kogoś można zwalać, jak wszystko, co się dzieje. Mhm. On jako prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wspomniał tylko o powiatach kaszubskich. Ale nie zająknął się o tym, że powiat chojnicki i starogardzki tak samo postąpił. Czyli w tych czterech powiatach Tusk przegrał. A to przegrał dlatego, naszym zdaniem, znaczy jesteśmy tego pewni, ponieważ w piątek, czyli tuż przed ciszą wyborczą, wyjechało 8 emerytów dwoma samochodami za składkowe pieniądze na benzynę, mając do dyspozycji 22 tysiące takich właśnie ulotek, które żeśmy starannie, bez pośpiechu, nie byle jak, rozdali. Następnym razem przyniosę mapkę i wrócimy do tego, chociaż może lepiej tego, jak żeśmy to robili, to zachowamy to dla siebie, mhm, ponieważ metoda okazała się skuteczna i przyznam się... Można powtórzyć tym. Tak, ale to raczej bym... Dobra, to receptę zachowaj dla siebie i może dla współpracowników. Jeżeli to chętnie bym udostępnił to przeciwnikom Platformy Obywatelskiej. Mhm. I tak. I tutaj żeśmy wspomnieli o tym, nasza klasa próżniacza, to znaczy jak Tuska złapano na tym, jak on pracuje ciężko w Senacie, oglądając mecze piłkarskie, tutaj na tym, z odpowiednim komentarzem, przypomnieliśmy tę słynną jego wywiad dla miesięcznika Znak numer 1112 z 1987 roku na stronie 190, gdzie ubolewa, że Polska to nienormalność, I w ogóle, że wywołuje w nim to odruch buntu tutaj i no prawie, że odruchy wymiotne, tak to tego.
Tusk się tutaj również odnosi do żołnierzy podziemnej organizacji Wojskowej Organizacji Gryfa Pomorskiego. Taka książka powstała, Dzieje Prusji okolic, w 1984 roku. Czyli pan Tusk jako historyk już był po studiach, już doskonale wiedział, jaka była prawda historyczna i tak dalej. Ale w tej pracy zbiorowej pod redakcją też jakiejś świetlanej Józefa Bożyszkowskiego, Kaszuba wydaną przez Rzeszenie Kaszubsko-Pomorskie właśnie, gdzie twierdzę, że są ogromne wpływy proniemieckie. I tutaj do oddziałach partyzanckich, na przykład Łupaszki, czyli majora Szyndzieloża, tam wynika, że to są bandy grasujące w mundurach Wojska Polskiego z koroną na czapkach, mężczyźni w mundurach angielskiego kroju, terroryści, szpiedzy, dywersanci, rabunki, zbrodnie, działania bandyckie, bezideowe. Czyli dla pana Tuska żołnierze Gryfa jeszcze w 1985 roku. No mniej więcej to samo, co widzieliśmy na tym stalinowskim filmiku. Dokładnie, to byli wybierzmy mały zaplute karły reakcji. No i tu jest ciekawa rzecz, proszę państwa, przypomniałem. Tusk oderwać Kaszuby, no od Pomorze, Kaszuby od Polski. Proszę zwrócić uwagę na to, co teraz powiem. W dniach 12-14 czerwca 1992 roku jako wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego tuż po upadku rządu Olszewskiego, pamiętacie nocną zmianę, jaki to aktywny był ten Tusk, jaki to demokrata, no, tak, prawda? Uczestniczył, to już nie będziemy dawać, bo to jest powszechnie znane przez internautów, tych, co się chociaż trochę interesują. Tak, uczestniczył w drugim kongresie kaszubskim, który odbywał się w Domu Technika w Gdańsku przy ulicy Rańskiej 6. 13 czerwca uczestnikom kongresu przedstawił programowy referat zatytułowany Pomorska idea regionalna jako zadanie polityczne. Zawarł w nim program pełnej autonomii Pomorza, Kaszub, które winno posiadać nie tylko własny rząd, ale i własne wojsko, w sensie zmilitaryzowanych oddziałów i własny pieniądz. Zwracam uwagę Państwa na sformułowanie programowy referat i zadanie polityczne. O czym to świadczy? Ano świadczy o tym, o przemyślanym na wiele lat naprzód działaniu jego ugrupowania politycznego. Pamiętamy o tym, że umowa poczdamska właśnie nawiązuje to, co wcześniej powiedziałem jeszcze. Wprawdzie określiła nowe granice między Polską a Niemcami, ale były ziemie niemieckie oddało pod administrację państwa polskiego. Spotkało się ta wypowiedź Tuska spotkała się ze zdecydowanym sprzeciwem takich osób jak świętej pamięci już ksiądz profesor Pasier, posłów Alojzego Szablewskiego i Feliksa Pieczki, Andrzeja Marszałkowskiego z Kartuz, Franciszka Okunia z Luzina, jak również obecnego senatora pana Andrzejewskiego, Łukasza Łakon. Wyrażali swoje oburzenie, gdyż oni nie widzieli Kaszu poza Polską. Przypomnieli też zabrany fragment hymnu kaszubskiego, który w języku polskim brzmi: nie ma Kaszu bez Polonii, a bez Kaszu w Polsce. Nawiasem mówiąc, proszę państwa, że Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie łaskawym okiem przygląda się, jeżeli nie inspiruje, w każdym razie inicjatorzy z tego środowiska, żeby hymn Kaszub zmienić. I dwukrotnie już próbowali, gdzie nie ma odnieść do polskości. Ten jeszcze ma, powiedzmy, do religii i do polskości. To nie ma. Proszę państwa, chcę jeszcze rzecz powiedzieć taką, że tę ulotkę tutaj podpisałem z imienia i nazwiska, pomysł i inspiracja Ryszard Śnieżko, adres, telefon. Żaden prokurator do mnie nie przyszedł. Skądinąd wiem, że w sztabie pana Tuska były takie zamiary, żeby podać mnie do sądu, ale o czym to świadczy? O tym, że na forum publicznym oni mogą zaprzeczać, mogą obśmiewać, ale tu indywidualnie sprawy by nie wygrali. Mogą przemilczeć. Nawet żadnej sprawy cywilnej nie miałeś. Pamiętajcie, że... Cywilnej sprawy też nie miałeś. Nie miałem. No. Pamiętajcie, że on jest w platformie oszustów. Platformie tej,
która zamierza wygrać wybory i kierować wami nadal.